Ostatnia część 10 porad przypadła Wam do gustu, więc postanowiłem nagrać drugą. Jeżeli jeszcze nie oglądałeś części pierwszej, koniecznie musisz to nadrobić. A jeżeli filmik Ci się spodoba, zalajkuj i zasubskrybuj. Ja jestem Spartacus i dziękuję Ci za poświęcony czas. Miłego oglądania. Jeżeli marzy Ci się domek na środku jeziora, jest to jak najbardziej możliwe. Wystarczy, że poczekasz na zimę i zaczniesz budować, gdy jezioro zamarznie. Gdy zima dobiegnie końca, budowla pozostanie nienaruszona. Miej na uwadze, że kanibale nie potrafią pływać. Przydać się to szczególnie w jaskini, gdy spotkasz taką hordę jak ja, czekającą na bezbrodnego nurka. Sprowokuj ich wtedy do ataku i pozwól, że żywioł zrobi to za ciebie. Jeżeli tak jak ja nie lubisz kłód porozwalonych po całym obozie, zautomatyzuj magazyn. Wystarczy, że punkt końcowy twojej linki znajdzie się przy magazynie, a wszystkie kłody będą automatycznie się w nich układać. Bomba, co? Ach, te mutanty. Zmory początkujących graczy. Ciężkie do zabicia wręcz i zdecydowanie łatwiej radzić sobie z nimi na dystans. Jest jednak pewien trik. Gdy rzucisz mutantowi dzidą w nogę, uklęknie na kilka dobrych sekund. Wtedy masz swoją szansę. Sanie można wydrukować w drukarce 3D. I są one o tyle ciekawe, że dzięki nim możesz skoczyć z każdego dystansu i nie otrzymać obrażeń. Do tego pozwalają przyspieszyć podróż. I chyba pod sanie twórcy zrobili tą wyjebiście wielką górę. Bo poza możliwością zjazdu, nic ciekawego się tam nie znajduje. Gra pozwala przechowywać itemy na półkach. Zwracaj uwagę, czy nie jesteś przepełniony jedzeniem bądź piciem. Przed podróżą możesz odłożyć ich nadmiar, by w trakcie eksploracji nie musieć ciągle czytać, że plecak jest już pełny. No i ładnie to wygląda. Zorientuj się, czy nie masz w swojej okolicy jakiejś drukarki. Pozwala ci ona wydrukować wcześniej wspomniane sanie, materiał potrzebny do najlepszej zbroi w grze, czerwoną maskę, by odstraszyć kanibali i łatwy dostęp do dobrych strzał. Jeżeli już jesteś zmęczony wędrówką, w której niczego nie znalazłeś, możesz podbudować swoje racje żywnościowe, zbierając trochę lootu, zapisując grę i wczytując ją na nowo. Jeżeli wkurza Cię to, że gruby kanibal wjeżdża w Twój most jak taran po raz trzeci, możesz wyłączyć uszkodzenia struktur w grze, bezpośrednio w opcjach. To sprawia także, że kanibale zaczynają się nudzić. W aktualnym patchu działa fajny sposób na klonowanie logów. Wystarczy, że wejdziesz do książki survivalowca, wybierzesz domek na drzewie, po czym postawisz projekt i go zetniesz. Staram się włożyć trochę serducha w te filmiki i będę wdzięczny za każdego lajka i suba pod tym filmem. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Miłego dnia i cześć!